Droga Alicjo. Drodzy Agnieszko i Wojtu. Kochani. Wspaniała młodzieży. Roku, w roku milenijnym Pan Bóg z nadmiaru swojej miłości, z niezliczonych pokładów miłości postanowił, że swoją miłością podzieli się z Agnieszką i Wojtkiem. I 6 kwietnia 19 lat temu przeżywali najwspanialszą chwilę w swoim życiu, bo przyszła w ich rodzinę poprzez dar od Boga Alicja. To małe dziecię, które tak naprawdę wszystkich nas tutaj do tego świętego miejsca sprowadziło. Przychodząc na świat, była niepozorną, małą dziewczynką biegającą z kucykiem, z warkoczami, czasami zaczepiającą, czasami dokuczającą, ale jakże wspaniałą i energiczną dziewczynką. I nic wtedy nie zapowiadało, że wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg dla niej i dla jej rodziny. Dorastając, jak myślę, że każdy młody człowiek obecny też i tutaj, przeżywa swoje wzloty i upadki, te dobre i te mniej dobre chwile. I na jej drodze Pan Bóg postawił wspólnotę, poprzez którą ona spotkała namacalnie żywego, realnego Boga. KSM to była wspólnota, której namacalnie nie zaczęła wierzyć, ale powoli zaczęła doświadczać naszego Pana i Mistrza. Później na jej drodze Pan Bóg postawił wspólnotę Guadalupe, gdzie jeszcze bardziej weszła w maryjność, jeszcze bardziej weszła w duchowość, która jak sama bardzo mówiła, zaczęła jeszcze bardziej mężnieć w swojej wierze. Bo ileż to razy nie bała się, nie wstydziła się wyznawać wiary wśród swoich znajomych, kolegów, czy może nawet niekoniecznie na pierwszy rzut oka pozytywnego towarzystwa. Wtedy coraz bardziej zaczęła pragnąć Boga, coraz bardziej zaczęła żyć Bogiem. A zaczynając żyć Bogiem coraz bardziej, też i otwierała się na to, co Pan Bóg jej daje w życiu. Zaczęła się otwierać na osoby, na wydarzenia, też na talenty i charyzmaty, które Pan Bóg jej ofiarował przy akcie stworzenia. I to każdy z nas obecny mógłby powiedzieć, czy przytoczyć, w czym Alicja była dobra. Czy Alicja była genialna? Co takiego się wydarzyło, że każdy z nas w Alicji się zakochał? Że co się wydarzyło, że skradła nasze serca? Wiesz, co się wydarzyło? Bo Alicja pochylała się nad ubogimi. Bo Alicja modliła się nad zapotrzebujących, pocieszała smutnych,
i płakać i milczeć z tymi, którzy tego potrzebują. Alicja dążyła i dąży, bo ona żyje dalej. Do sprawiedliwości, do prawdy. Alicja pochylała i pochyla się nad tymi, którzy wyrządzają i żałują krzywdę. Alicja była i jest czystego serca. Będąc, z tego co pamiętam, w Krakowie wraz z tatą, wracając samochodem, to była niedziela po mszy świętej, w rozmowie z Alicją. Tato opowiada trudną sytuację rodzinną. Alicja mówi: wiesz, jestem po mszy świętej, jestem wyspowiadana, przyjęłam komunię świętą, jestem gotowa, żeby spotkać się z Panem, bo jestem czysta, tato. Alicja, czystego serca. Alicja, która wprowadzała pokój, która tak pragnęła pokoju i zgody. Alicja, która cierpiała prześladowanie za wiarę, czasami może jakieś szyderstwa, śmiechy, trudne sytuacje, ale pomimo tego nie zrażała się i szła dalej. Nie cofała się, gdy jej urągali, gdy ją prześladowali, ale radowała się, że mogła i może dawać świadectwo swojej wiary. To są pewne cechy Alicji. Pewne wątki związane z jej życiem, które nas tutaj do tego świętego miejsca przywiodły dzisiaj, w tak bardzo trudnym momencie naszego życia, w tak bardzo trudnym momencie rodziny Mazurków, Agnieszki, Wojtka, całej rodziny. I ona, będąc właśnie taką czystą, trwała, żyła, trwa, żyje, posługuje. I 19 lutego 2018, 17 roku, 19 lutego 2017 roku stało się wydarzenie. Dla nas tak po ludzku niezrozumiałe. Ale nad każdym wydarzeniem czuwa Bóg. Olaf ginie, przechodzi przez bramę życia, z życia do życia. Alicja, wbrew pozorom, wbrew medycznym przesłankom, ku staraniu niesamowitych lekarzy, całego personelu medycznego, niemożliwe staje się możliwe. Przeżywa wypadek. I zaczynają dziać się pierwsze wydarzenia, które się nie mieszczą w naszych ludzkich pojęciach. Miała nie widzieć, a widziała. Miała nie oddychać, a oddychała. Miała nie funkcjonować, a funkcjonowała. Plan Boży, który rozpoczął się 6 kwietnia 2000 roku, trwał dalej. Po wypadku powstał potężny szturm do nieba, jak pamiętamy. Iluż tu wspaniałej młodzieży. Nas wszystkich gromadziło się
pochylało się nad rodziną, modliło się o wypełnienie woli Bożej. Dwa lata trwała, milcząc, spoglądając na nas, katechizowała i katechizuje. A jej rodzice, każdego, kto przyjechał do domu, witali z otwartymi ramionami, mówili: witajcie, chodźcie, zapraszamy. Alicja czeka na was. I do tego czasu czeka cały czas. Rodzice, widząc potrzebę, a zarazem z natchnienia Ducha Świętego, postanawiają budować ośrodek neurorehabilitacji, aby Alicję i dzieci, które są w podobnym stanie jak Alicja, rehabilitować, budzić, przysposabiać, przywracać nadzieję. Postanawiają i tego dokonują. W rok czasu powstaje ośrodek neurorehabilitacji z najlepszymi specjalistami na czele z panem Łukaszem, dyrektorem. I otwieramy 15 grudnia. Czekała, trwała. Na to wszystko, co się dzieje, pozwalała i wolę Bożą wypełniała. Cieszyła się razem i cieszy razem z nami. Trwając, doczekaliśmy świąt, przeżyliśmy święta. Zajmowaliśmy się opłatkiem i przyszło kolejne wypełnienie woli Bożej. Niedzielę Świętej Rodziny, jakże bardzo wymowną niedzielę. Alicja odeszła do domu ojca. Przeszła z życia do życia. Ta osoba, która tak bardzo pochylała się nad każdym człowiekiem, z każdego spotkania, czy zdała każdej drobiny, którą dostała, czy osobę, którą napotkała, robiła z tego mega duże wydarzenie, ciesząc się i dziękując za to, czego mogła doświadczyć i nauczyć od tych najmniejszych, kończywszy na tych najstarszych, na pielgrzymce. Pan Bóg miał i ma plan. I postanowił ten plan, swoisty, niesamowity plan, logikę Bożą, wypełnić poprzez życie Alicji i jej rodziców. A my byliśmy wszyscy tego naocznymi świadkami. I widzieliśmy te niesamowite, tak po ludzku nie do ogarnięcia rzeczy i wydarzenia, osoby, modlitwy, pomoc, wsparcie, bez słów. A wszystko było jasne. I przyszedł ten dzień, kiedy Bóg postanowił i powiedział: Alusia, chodź do mnie. Zrobiłaś swoje.
Rodzice sobie poradzą. Bo zostawiłaś wskazówki. Zostawiłaś swój testament poprzez czytania, liturgię słowa z Niedzieli Świętej Rodziny. Chodź do miejsca, gdzie są twoi przodkowie. Bo tam też są ludzie, którzy na ciebie czekają. Którzy stoją z otwartymi ramionami i mówią: witaj Alicja, czekaliśmy na ciebie. Chodź, bo czeka na ciebie tam po drugiej stronie kościół pielgrzymujący. Kościół oczyszczający. Mówił: chodź, czeka na ciebie tam twój wujek. Czeka na ciebie tam Olaf. I z tym wszystkim przychodzimy dzisiaj do tego świętego miejsca, zadając pytanie dlaczego, zadając pytanie życia Alicji jest odpowiedzią. Wydarzenia po wypadku są odpowiedzią dlaczego. Już wiesz dlaczego? Bo Kościół Lubelski, młodzież od nas, a za całej Polski pokazywała i pokazuje, że jest, tak jak Alicja chciała, młodzieżą mocną, rozmodloną, potrafiącą i chcącą. W sercach nam się rodzi żal. Może nam się rodzić ból, ale jak sami widzieliśmy na portalach społecznościowych, nie ma wyrzutów, nie ma pretensji, tylko jest jedno wielkie dziękczynienie za historię i życie Alicji, za historię i życie rodziców Alicji i za te wszystkie wydarzenia, które katechizowały i katechizują nas wszystkich tutaj obecnych. Wpisy, które mówią, jak wiele Alicja dokonała, dokonuje, jak te wydarzenia, jak miłość Boga wlana w życie właśnie jej. A zarazem też i poprzez jej mobilizację w nasze życie, jak miłość Boga potrafi wiele zrobić, potrafi spowodować, że jesteśmy w stanie góry przenosić. Ale to tylko i wyłącznie dzięki miłości Chrystusa, płynącej z sakramentu, bo to rodzice Alicji zaraz po wypadku, prawie miesiąc czasu, dzień w dzień, gromadzili się nam przy świętej i codziennie pragnęli, aby była sprawowana Eucharystia za kogoś innego, za lekarzy, za młodzież, za ratowników, za Olafa, za wszystkich po kolei. Ta miłość wypływała i wypływa dalej. Ale my tutaj obecnie jesteśmy zaproszeni do tego, żebyśmy tego daru, tych wydarzeń nie zmarnowali. Abyśmy się jak Maryja na wydarzenia Boże, na plan Boży otworzyli i je do swojego życia wprowadzili. I żyć nimi, jak rodzice Alicji, zaczęli. Bo oni postawili i stawiają na sakramenty, czyli na otwarte ramiona Chrystusa przychodzącego dzisiaj do was i mówiącego: utulę cię w moim sercu, bo przeżywasz dramat, rozstanie. Ale tak jak ja tulę teraz Alicję, tak i ciebie teraz chcę przytulić do swojego serca i powiedzieć: kocham ciebie, oddałem za ciebie życie i pragnę w twojej historii życia zagościć, jak gościłem i goszczę w życiu Alicji i rodziców. Pozwól. Chrystus Pan mówi na to. Jak masz wątpliwości, to się popatrz na życie Alicji. Popatrz na jej uśmiech. To się popatrz na jej pochylenie się nad tymi najmniejszymi.
Czy popatrz na otwartość rodziców Alicji, bo do takiego życia jesteśmy zaproszeni przez naszego Pana i Mistrza. Bo to tylko On wie, co jest za zakrętem. To tylko On wie, co jeszcze dla nas, bo to nie koniec. Historia Alicji się nie zamknęła. Historia rodziny Mazurków się nie zamknęła. Historia środka neurorehabilitacji się nie zamknęła. Ona dopiero się rozpoczyna. Do czego jesteśmy zaproszeni? Dlaczego? Bo miłość nas tutaj przywiodła, bo miłość przemieniła życie Alicji, bo miłość pomogła to wszystko znieść i znosić rodzicom Alicji i nam wszystkim tutaj obecnym. Miłość płynąca z sakramentów, z obecności Boga w naszej codzienności. Dlatego pozwól sobie na odrobinę miłości, jaką doznaje teraz nasza Alicja. A wtedy śmierć, prześladowanie, ucisk, brak miłosierdzia, czy jeszcze inne trudności nie będą ci straszne, bo Chrystusa będziesz miał za Pana i Ojca. Wczoraj, rozmawiając o dzisiejszych wydarzeniach, patrzyliśmy na rzeczy Alicji patrząc na Pismo Święte, siostra Estera przyniosła, powiedziała: to był i jest ulubiony psalm. W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki. Wyrwij mnie i wyzwól w Twojej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie swego ucha i ocal mnie. Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Boś Ty opoką moją i twierdzą. Boże mój, wyzwól mnie z rąk niegodziwca, od pięści złoczyńca i ciemiężyciela. Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, ufność moja od moich lat młodych. Ty byłeś moją podporą od narodzin, od łona matki, moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem, jak gdyby cudem stałem się dla wielu. Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem. Usta moje były pełne Twojej wieczny odpoczynek. Racz Tobie, Alicjo, dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj Ci świeci.